Warszawa dla mnie to jest matka. Oczywiście nie ta, która mnie urodziła, chociaż w jakimś sensie też. Natomiast jest to piękna kobieta, która przeżywała czasy swojej świetności w okresie międzywojennym i wcześniej, prawda? Była naprawdę pięknym miastem. Potem przeżyła właściwie śmierć niemalże. Została odbudowana, no tutaj jak odbudowana, tak odbudowana. W każdym razie dla mnie jest to kobieta. Ktoś, z kogo się powstaje, prawda? Ja jako dziecko pamiętam, jeździłem tramwajem do Śródmieścia, bo mieszkałem na Gosławku. Jeździłem i oglądałem tę biedną Warszawę, jeszcze takie w Śródmieściu, takie ruiny stały. I jestem, przyznaję, z tym miastem związany. To dziwne, że go tak personifikuję. Sam się dziwię, że tak mam, ale tak mam po prostu. Tak mówię. Jestem bardzo związany z moim miastem. Jeżeli można mówić o patriotyzmie, to ja mam patriotyzm mojego miasta. Właśnie, z miastami jest jak z kobietami, to się nieraz mówi i są specjaliści, którzy o tylko takich porównań używają. Mianowicie są kobiety, które podobają się wszystkim, bez wyjątku, i takie, które muszą sobie zasłużyć na cudzą uwagę, i taka właśnie jest Warszawa. To znaczy o niej w pierwszym rzędzie powie się, że wcale nie jest taka ładna, nawet w kontrze do innych znacznie podobno ładniejszych miast powie się nic specjalnego w tej Warszawie, natomiast ona jest niezwykła i to jest uroda dla koneserów. Prawdziwych koneserów. Tak dużo słyszałem o przedwojennej Warszawie, jak ona była piękna, i od dziadków, i od ludzi, że to Paryż północy i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie pomyślałem, dlaczego na Boga tyle się mówi o przedwojennej Warszawie, a żadne z muzeów, żadna z instytucji nie pomyślała o tym, żeby zrobić makietę tej przedwojennej Warszawy, żeby ją pokazać, prawda, jak ona wyglądała. I tak zacząłem sobie myśleć i mówię sobie, mam pomysł, będzie makieta. Słowa uczą, a przykłady pociągają i to jest przykład. To znaczy, to jest rzeczywiście przykład miasta. Tego można dotknąć, a to jest bardzo istotne. To znaczy, pozwolić wszystkim zmysłom wskoczyć w tę sytuację. Taka jest makieta. To znaczy, dzięki makiecie można uczyć się Warszawy. Makieta daje też kapitalną sposobność do tego, aby zestawić sobie to, co jest, z tym, co było, no i to, czego nie ma, z tym, co jest. To znaczy, z jednej strony mamy tam obiekty, których już dawno, dawno, dawno nie ma i w miejscach, w których one stały, są rzeczy już kompletnie inne, poprzebudowywane układy komunikacyjne, kompletnie nowe place, kompletnie nowe pierzeje zabudowy, albo zabudowa kompletnie pozbawiona pierzei, co jest zresztą bardziej typowe dla tego, co się działo po wojnie. Natomiast jest tam troszkę tych ostańców. Jest trochę obiektów stojących w całkiem niezłym stanie w tych samych miejscach, w którym stoją sobie na makiecie. To znaczy mamy na przykład Prudential, który akurat do najstarszych nie należy, wręcz przeciwnie, to przecież najnowszy krzyk mody przedwojennej Warszawy. Mamy Zachętę nieco starszą, ale cały czas młodą. Mamy też trochę znacznie starszych obiektów, Kościół Trójcy Świętej, tak jak stał na makiecie i tak jak stał w przedwojennej Warszawie, tak stoi cały czas. Pierwsze skojarzenie niewarszawiaka z Warszawą, kogoś, kto może odwiedza miasto po raz pierwszy, mając lat 7 czy tam 8, w pierwszej, drugiej klasie podstawówki, to jest taki gigantyczny, dla jednych niebywale ładny, dla innych nieco mniej, budynek stojący w samym środku miasta, nazywany stemplem, pieczątką Stalina niekiedy, czyli Pałac Kultury. Budynek, który jest dominantą w ogóle zbiorowej wyobraźni, jeśli chodzi o Warszawę. To znaczy, jeśli Warszawa to pałac, nie stał kiedyś. To znaczy, wyobraźcie sobie, że go kiedyś nie było. I makieta tę część wyobraźni pobudza jeszcze mocniej. To znaczy, spójrz na miasto sprzed pałacu. Miasto sprzed pałacu to gęsto zabudowane śródmieście, bloki kamienicznej zabudowy czynszowej. I to właśnie na makiecie stoi w miejscu, w którym dzisiaj stoi pałac. Znowuż bardzo blisko tego miejsca, w którym stoi pałac, to znaczy na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii miasta, jerozolimskich i marszałkowskiej, mamy na makiecie wyobrażony pierwszy warszawski dworzec, ten wiedeński,
Tu już w stanie takim lekko rozebranym, bo on w latach 20. przechodził w zasadzie rozbiórkę, to znaczy był rozbierany, aby ustąpić miejsca nowemu dworcowi. No i pobudowany już obok nowy, ultranowoczesny dworzec główny, który zasadniczo nie miał okazji tak już porządnie zadebiutować na scenie komunikacyjnej, bo nie dość, że najpierw nieco się nadpalił, to później wojna zrobiła z nim, co zrobiła. To znaczy on nie miał szansy wejść do historii architektury na dobre. Nawet. A był naprawdę niezły. To był piękny budynek. I znajdziemy go na makiecie. Nawet nie tyle punktem, co obszarem, na który szczególnie należy zwrócić uwagę, jest rodzące się w początkach XX wieku nowoczesne city. Na terenach dawniejszego szpitala Dzieciątka Jezus zaczęto parcelować obszary, wytyczać działki i budować gigantyczne czynszowe domy. I tych wielkich czynszowych domów pobudowanych na przełomie wieków, czy z początkiem XX, do naszych czasów ostało się naprawdę niewiele. A tu na makiecie znajdziemy na przykład dom Gebetnera i Wolfa, siedzibę firmy drukarskiej i wydawniczej, a jednocześnie dom dochodowy, czyli dom, który był po prostu biznesem samym w sobie. Zaraz obok niego kamienica, biurowiec, w zasadzie biurowiec, tak trzeba byłoby go nazwać, Towarzystwo Ubezpieczeniowego Rosja. Niebywała rzecz. Tak wyglądała przestrzeń biurowa w metropolii Belle Époque. No i zaraz na zapleczu Rosji Filharmonia. To wszystko stoi nadal, a jednak zupełnie, w zasadzie kompletnie siebie nie przypomina. I na to też warto zwrócić uwagę. To znaczy nawet te rzeczy, które ostały się po dawnym mieście, często, gęsto uległy tak daleko idącym przemianom i przebudowom, że są kompletnie niewarszawskie w tym przedwojennym ujęciu. Makieta w relacji do tego, co dzisiaj dzieje się na mieście, pozwala również na snucie opowieści o konkretnych punktach, to znaczy o tych konkretnych działkach, w których jak w soczewce skupia się historia Warszawy, na przykład Marszałkowska 134. To miejsce, które kojarzone jest przez dzieciaki mające dziś 35 lat, powiedzmy, z pierwszą fast foodową, za przeproszeniem, restauracją. To jest miejsce, które i przed wojną było niezwykłe, ponieważ przed wojną stała tam centrala PKO. Również w zasadzie hipernowoczesny budynek. Zresztą budynek, który odegrał istotną rolę w obronie, wrześniowej obronie Warszawy. Budynek, którego podziemia stały jeszcze zupełnie niedawno. Tam się mieścił taki dość wzięty, tam w niektórych kręgach rzecz jasna, klub. Natomiast dziś stoi tam biurowiec, który chyba jako jedyny cały czas ma połączenie ze stacją metra. To jest chyba jedyny warszawski biurowiec, którego od razu wejść można na stację metra. I to wszystko w tym jednym miejscu, przy Marszałkowskiej 134, która na makiecie reprezentowana jest jako modernistyczny biurowiec, a dzisiaj wygląda kompletnie inaczej. Jest nie do poznania, bo to jest po prostu inne miasto. Interesująca rzecz ukazuje się oczom takiego oglądającego makietę, mianowicie Marszałkowska kończy się nagle. I ta ślepa ulica Marszałkowska, która dzisiaj przecież jest nie do pomyślenia jako ślepa uliczka, choćby nawet ulica, ale ślepa, kończy się ślepo na Ogrodzie Saskim. To, jak mówią starzy warszawiacy, to tam tworzyły się pierwsze porządne, takie nowoczesne, można by było powiedzieć, samochodowe korki w historii Warszawy. Bo historia korków warszawskich jest znacznie starsza, sięga już oddania mostu Kierbedzia i nawet czasów znacznie, znacznie wcześniejszych. Natomiast te takie nowoczesne z udziałem samochodów, to właśnie tam, na kończącej się ślepo w Ogrodzie Saskim Marszałkowskiej, którą już wtedy planowano przedłużyć kosztem części tej zieleni, czego nie zrobiono, co zrobiono w czasie niemieckiej okupacji i co znowuż tam jeszcze dorozwinięto po wojnie. Warto też zerknąć na Ogród Saski i w naturze, i w mieście, i tutaj przy okazji makiety. Ogród zmienił się, a pozornie wcale, a tak naprawdę dość mocno, bo chociażby drzewostan, te drzewa w cieniu, których możemy dzisiaj spędzać upalne dni, to nie są te drzewa, które stały w przedwojennym ogrodzie, albo przynajmniej dość niewiele ich zostało z tego czasu, bo również i drzewostan padł ofiarą różnych klęsk dziejowych. Poza tym nie znajdziemy już teatru letniego. Tu na makiecie zupełnie pięknie wyobrażonego, wielkiego budynku z widownią na 1000 osób. Nie znajdziemy karuzeli, to znaczy nawet nie tyle o samą karuzelę chodzi, co nie znajdziemy tego sposobu spędzania wolnego czasu. Znaczy ogród nie jest już dla warszawiaków pewno tym, czym był dawniej, no bo też świat mocno się zmienił. Bo to jest być może świat, do którego nie mamy dostępu, a tu na makiecie został zamknięty trochę jak komarek w bursztynie. To znaczy tak to wygląda, mniej więcej tak wyglądał ten świat zamknięty w tym przetrwalniku. I powiązany z ogrodem pałac. Pałac Saski, z którego do naszych czasów ostała się dolna partia kolumnady, będąca grobem nieznanego żołnierza. To też interesująca rzecz. Pewno wielu warszawiaków o tym wie, a wielu z tych, którzy odwiedzają Warszawę na kilka godzin, może nawet nie ma czasu się nad tym zastanowić. Natomiast tam stał gigantyczny obiekt.
Pałac Saski, tak nie do końca słusznie nazywany Saskim, ponieważ to pałac przebudowany na zlecenie takiego bogatego pana zajmującego się różnymi biznesami, pana Skwarcowa. I to w zasadzie jego pałac, pałac Skwarcowa zniknął w czasie ostatniej wojny. Natomiast raz jeszcze, to dolna partia kolumnady tego dawnego pałacu Saskiego, pałacu Skwarcowa, to dzisiejszy Grób Nieznanego Żołnierza. Robiąc spacer w okolicach nieistniejącego pałacu Saskiego, chodząc z krajem ogrodu, można też zajść w okolice zajęte dzisiaj przez zaplecze hotelu Victoria, znanego zresztą z wielu wspaniałych filmów. Tam stał chyba najdoskonalszy przykład rezydencji bogatego przemysłowca. Tam stał dom pana Kronenberga, pałac Kronenberga, który w całkiem niezłym stanie przeszedł przez wojnę. Jak wiele obiektów, które wyszły obronną ręką z pożogi wojennej, został rozebrany później i tyle. Bo tak mówiąc o makiecie i patrząc na nią, mówimy ciągle o substancji architektonicznej, o domach, po prostu o domach. Natomiast miasto to oczywiście przede wszystkim ludzie, ale też komunikacja i szlaki, które tych ludzi łączą. No i środki transportu masowego, publicznego, tramwaje. Tramwaj zresztą, co trzeba wyraźnie powiedzieć, jest jednym z atrybutów wielkomiejskości. I do dzisiaj te miasta, które mają tramwaje, z lekką wyższością patrzą na te miasta, w których tramwajów nie ma. W każdym razie rzecz w tym, że żaden z dzisiejszych tramwajów warszawskich, czy żadna z linii tramwaju warszawskiego nie podąża dokładnie tym samym szlakiem, którym jeździły tramwaje przedwojenne. I być może specjaliści zajmujący się komunikacją namierzyliby takie miejsca, w których te linie są w miarę zbieżne ze sobą, ale na pewno nigdzie nie ma odcinka torowiska przedwojennego w dokładnie takim samym układzie i rozkładzie, którym jechałby tramwaj współczesny. Makieta obejmuje sporą część starego warszawskiego Śródmieścia, ale oczywiście nie wszystko, co chcielibyśmy zobaczyć. I gdyby tak opuścić teren w pobliżu Ogrodu Saskiego, przejść przez Plac Bankowy, dojdziemy na dawne Leszno, dziś Aleje Solidarności, to już jest ulica niewyobrażona na makiecie, przy której to Alei Solidarności pod numerem dawnym 13 stoi Teatr Kamienica, czy kamienica, w której dziś mieści się Teatr Kamienica. Dom, który na pierwszy rzut oka nie zdradza swojej bardzo bogatej historii, ponieważ został dość mocno okaleczony, jeśli chodzi o detal. I zresztą tym samym podzielił los wielu innych budynków, w którym w ogóle udało się wojnę przetrwać. Bo to też trzeba mieć na uwadze, że o ile taka architektura, dajmy na to, z wieku XIV czy XV była na potęgę odbudowywana po wojnie, bo świadczyła o naszej bogatej, idącej w setki lat historii, to co było budowane lat 10 przed wojną, 30, 40, 50, było uznawane raczej za mało wartościowe, a poza tym przede wszystkim wrogie klasowo, paskudnie burżuazyjne i tym samym te domy upraszczane jak tylko się dało. O ile w ogóle ich nie porozbierano, tak jak to się stało na przykład w miejscu, w którym postawiono później pałac. I zresztą wytyczono masę nowych arterii, pobudowano masę nowych inwestycji, bo o tym też warto pamiętać przy okazji kamienicy i tej kamienicy, w której jest Teatr Kamienica i w zasadzie każdej innej warszawskiej, dużej, czynszowej, dochodowej kamienicy, że te domy po wojnie niekiedy miały się zupełnie dobrze. No ale ustąpiły miejsce nowemu miastu, kompletnie nowemu miastu, które dla dzisiejszych 70-80-latków jest już miastem całego ich życia. A dla współcześnie urodzonych, czy tych, którzy się urodzą, jest miastem niekiedy dalekiej historii. Miałem takie zdarzenie, opiszę to zdarzenie z jednym brzydkim słowem tylko, ale jednym. Dwoje starych ludzi stoi nad makietą i płaczą. Płaczą. Tacy ludzie pod 90. Para taka. Ja mówię, coś się stało. A mój tu, wiesz tu. Hanka chodziła do przedszkola, ta filharmonia to była inaczej, to tutaj, teraz jest inaczej, a to była właśnie tak i tutaj. Ja miałem kota, wiesz, i to nie chciało mi się schodzić, to on stał do rynny, wiesz, z filharmonii tutaj, to, a Hanka tu chodziła i tuśmy się, byśmy tu razem. I zaczyna i płaczą. Oni po prostu zobaczyli na tych uliczkach, na tej makiecie swoje dzieciństwo. Ci ludzie, którzy całe życie w Warszawie przeżyli, a poznali się, kiedy byli w przedszkolu. Także to tak mnie jakoś złapało za serce. Mówię, dla samego tego momentu warto coś takiego zrobić. Właśnie mapa, która właśnie jest naszym podstawowym narzędziem, jeżeli chodzi o dokumentację. Tutaj rozciąga się, tak jak nasza makieta, od Parku Saskiego po Dworzec Główny
którym znajdował się mniej więcej w tym miejscu, gdzie dzisiejszy dworzec centralny. I tutaj dokładnie widać rozmieszczenie, gdzie szła jaka kamieniczka, gdzie były podwórka, place, ulice jak szły. I dzięki temu rozkładowi wiemy, jak wyglądało miasto. I tak przez prawie 2 lata siedzieli tu w teatrze, cali usmarowani i budowali tę makietę. Budowali szczegół po szczególe, dostali bardzo precyzyjne plany z geodezji warszawskiej, także wszystkie tam są proporcje zachowane, kolory, ilość okien i tak dalej, pięter, wszystko mówią, że dokładność tej makiety jest do 20 cm. No także bardzo, bardzo precyzyjna. Można zobaczyć, jak wyglądało takie ścisłe centrum Warszawy. Oglądaliśmy sobie Warszawę, jak wygląda rozkład ulic dzisiaj. Odnajdywaliśmy kamienice, które właśnie są, zostały. Także to była dla nas taka przygoda w ogóle. I też bardzo byliśmy wczuci, nawet śniły mi się te różne stany jakieś wojenne. Nie, do tej pory nam się śniały kamienice. Tak, tak, śniały się kamienice. Przeżywaliśmy ludzkie historie, odnajdywaliśmy tabliczki z napisami, że tu na przykład ta szkoła, tu jakaś kamienica, zginął ten i ten. Więc no, to jest na pewno coś, co w nas zostanie już na zawsze.